Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie coś w rodzaju audiologu traktującego o tym, o czym ostatnio huczy troszeczkę internet, czyli WOT 2.0, temat przewodni tego mojego filmiku dzisiejszego. Słuchajcie, jak dla mnie i dla tych chyba, którzy oglądają mój kanał, słuchają tych moich audiologów czasami, no to jest nic nowego. Dla mnie, zawsze powtarzałem, byłoby zupełnie niezrozumiałe, gdyby WOT, odnosząc sukces na płaszczyźnie czołgów historycznych, albo może inaczej powiedzmy, na płaszczyźnie czołgów zawartych w pewnym okresie czasowym, bo to może jest lepiej, wiele czołgów nie jest historycznych jednak w WOT-cie, dlaczego nie iść dalej, prawda? I ciągle przy okazji, no nie wiem, nowego roku, jak robiłem filmik, to zastanawiałem się, że kurczę, kiedy oni w końcu coś ujawnią, coś powiedzą i jak to będzie wyglądało. Niedawno wieść się rozeszła taka, że WOT 2.0, tak zwany, cokolwiek to znaczy, jest już w fazie produkcji i to pewnie już od dawna jest w fazie produkcji. I teraz rozgorzały właściwie dyskusje, jak to w ogóle będzie zrealizowane. I dla mnie to również jest dosyć ciekawa rzecz. Otóż są dwie opcje. Albo WOT 2.0 będzie zupełnie oddzielną grą, czyli zacznie się ta gra tak naprawdę, no nie wiem, powiedzmy przy zakończeniu II wojny światowej, czy też, nie wiem, wojna koreańska, coś takiego, i skończy gdzieś tam w przyszłości, nie wiadomo w którym roku. Znając fantazję wargamingu, to bardzo możliwe, że będzie to na przykład 2050 albo coś takiego. No właśnie, czy też może będzie rozbudowana wersja WOTA, czyli standardowo, tak jak zawsze mówiłem, tier 11, tier 12, 13, 14, 15, 16 i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym się tutaj zastanowić i chciałbym przeczytać wasze opinie, co by było lepsze. Ponieważ tak, gdyby stworzono grę osobną, niewątpliwym plusem byłoby połączenie, ujednolicenie, jak zwał, tak zwał, kont z World of Tanks. Niestety czasami wargaming jest tutaj pazerny i to chyba bardzo, bardzo dobrze widać w przypadku World of Warships. Jak wiecie, od samego początku ja trąbiłem, że czekam i byłoby bardzo fajnie, gdyby totalnie zintegrować konta World of Tanks i World of Warships, prawda? Chodzi mi tutaj o Golda, chodzi mi tutaj o Free Expa, Premium i tak dalej. Częściowo zostało to zrobione, na przykład w przypadku Premium, natomiast cały czas nie ma wspólnego Golda, cały czas nie ma wspólnego Free Expa. To mnie bardzo zniechęciło, mówiąc szczerze, do World of Warships, bo czekałem i ile kurka wodna można czekać. Wargaming z drugiej strony podchodzi do sprawy biznesowo i zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chce dużo na grze jakiejś zarobić, no to jednak to połączenie kont, jakby nie patrzeć, ujemnie wpłynie na finanse firmy, biorąc pod uwagę przychody z konkretnego tytułu, jakim jest World of Warships, prawda? Jeżeli ktoś tam potrzebuje jakiś jakiś okręt premium kupić, no to niestety musi na Golda wydać pieniądze, mimo tego, że w World of Tanks kisi mu się z 15 tysięcy na przykład na koncie. Normalnie już by tego nie wydał. Wiadomo, że uszczupliłby swoje zapasy Golda w World of Tanks, ale jest mnóstwo ludzi, którzy są w dobrych klanach, dostają Golda za klanówki, gromadzi im się ten Gold, nie mają za bardzo co z nim robić, ponieważ wszystkie czołgi premium już mają, prawda? I teraz, jak by było w przypadku tego WOTA 2.0? No nie wiem, jeżeli zrobić oddzielną grę, to też jest ciekawe, czy wprowadziliby do tego pojazdy kołowe, tak jak jest na przykład w Armored Warfare, gdzie pojazdy kołowe zadomowiły się bardzo dobrze, znalazły grono swoich fanów. Ja w sumie
należę do nich, ponieważ uważam, że te deki są bardzo fajne. Z wiadowcami grać nie potrafię, zresztą w wodzie też nie potrafię, dlatego tutaj się nie wypowiadam, ale zwiadowcy również znaleźli grupkę swoich fanów. Wiadomo, jeżeli coś wprowadzicie do gry, zawsze znajdą się osoby, którym to nie przypasuje, ale znajdzie się też, no, rzesza gorących zwolenników. I teraz, jak to w ogóle wszystko zrobić, bo te wywiady takie, które robiłem na przykład z Falatim, jak sami widzicie, oni sieją dezinformacje. Z jednej strony nie mogą powiedzieć, z drugiej strony nie chcą powiedzieć. Także zasadność czegoś takiego jest wątpliwa, niestety. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące przyszłości gry, po prostu pracownicy nie będą udzielać jakichś wiarygodnych informacji, moim zdaniem. I nigdy się to nie zmieni. No bo nie mogą, wolą sami gdzieś tam w filmie poinformować w odpowiednim momencie dla siebie. I teraz w przypadku tak zwanego WOTA 2.0 zastanawiam się, czy to byłaby gra ze zmienioną chociaż trochę mechaniką, to znaczy chyba już jest wiadomo, że pociski przeciwpancerne, pociski kierowane na pewno musiałyby być w tym WOTA 2.0. Czy te pojazdy kołowe, nie wiadomo, natomiast jeżeli by ich nie było, to pamiętajmy, że bardzo uszczupliłoby to grę, bo pojazdy kołowe zastąpiły w pewnym sensie, czy też no, zostały dodane, natomiast czołgi ciężkie zostały zastąpione MBTK-ami, tak zwanymi, czyli Main Battle Tank, prawda? Więc powstaje luka, nie mamy w ogóle gałęzi czołgów ciężkich. Mamy tak jakby medy z WOTA, prawda? No więc coś trzeba dodać tutaj do licha ciężkiego. Oczywiście jest sporo gąsienicowych pojazdów, które są jako lekkie, które są jako zwiadowcze. Jest tego troszeczkę, ale jednak nie aż tyle. No chyba, że pójdziemy naprawdę w science fiction to przesadziłem, ale w jakąś taką nisze czołgów, które były projektowane i nigdy nie weszły do produkcji. I nie mówię tutaj o czołgach, których jakiś tam prototyp został wyprodukowany, tylko o czołgach czy też pojazdach ogólnie, które po prostu skończyły na jakichś tam stołach projektantów i tak dalej. No bardzo jestem ciekawy. Ciekawy jestem też, jaka wielkość map by była. Bo jeżeli mapy miałyby zostać te, które są, to jest ok. Natomiast wypadałoby je poszerzyć. I to odpowiednio mocno poszerzyć. Moim zdaniem minimum do obszarów takich, jakie są w Armored Warfare. A ja bym tutaj chciał, szczerze mówiąc, mapki około 2 km. Jeżeli zrobimy bardzo szybkie pojazdy, a raczej może inaczej, nie zrobimy pojazdów bardzo wolnych, no to wtedy mapka nam się kurczy. Ona, zdajecie sobie sprawę, jest cały czas taka sama. To znaczy, ma na przykład 1000 na 1000. Natomiast, ponieważ wszystkie pojazdy, które biorą w walce, są szybsze średnio, powiedzmy, uśredniając wynik, o 20 km od pojazdów, które są w World of Tanks, no to ta mapka tak jakby o 20 te kilometrów nam się kurczy, prawda? Więc wypadałoby coś tam rozszerzyć w niej, w którąś stronę, żeby się lepiej grało. Dodatkowo na konsoli ostatnio prezentowałem wam, jeszcze wam zaprezentuję tą mapkę, która ma 1500 na 1500 i chyba bardzo dobrze wygląda, moim zdaniem bardzo fajnie, więc no od tego już jest krótsza droga do 2000, prawda? Od 1000 do 2 jest ok, powiedzmy długa droga, natomiast tutaj jest troszeczkę krócej. No i zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, no bo dochodzi to, co wszyscy znają, czyli kurka wodna, blaszak. Blaszak, który ma to pociągnąć i to ma chodzić na tyle sprawnie, żeby dało się normalnie grać. Jak to jest w Armored Warfare? No, mimo tego, że CryEngine jest silnikiem prawdopodobnie 50 razy lepszym od tego Big Worlda, no to gra nie chodzi zbyt szybko, zwłaszcza na tych słabszych komputerach. Niestety nie chodzi zbyt szybko. Oczywiście w internecie znajdziecie
kurka, jakieś klakierskie posty typu mam liczydło drewniane i gra mi zapieprza 100 klatek na sekundę, a WOT na tym samym liczydle drewnianym zapieprza mi 10 klatek. Natomiast no, należy to wszystko brać z przymrużeniem oka. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, żeby gra odniosła sukces, żeby wiele osób chciało za nią płacić, musi ona chodzić na jak największej liczbie komputerów, prawda? Więc tutaj nie wiadomo, jak duża mapka może na to wpłynąć. Z jednej strony mamy konsole, które przecież do licha ciężkiego są słabsze od komputerów i chodzi tam to wszystko bardzo dobrze, nawet ta mapka 1500x1500. No, pewnie ktoś z was powie, dobra, ale nie wszyscy mają sprzęty tak szybkie jak współczesne konsole. Pewnie tak. Pewnie też dochodzi ta architektura, która jest zoptymalizowana tylko do grania na konsoli w porównaniu na przykład do blaszaka, który jest złożony z 15 różnych klocków mogących do siebie pasować lub nie. No zobaczymy, jakie duże mapki będą i kiedy w ogóle wyjdzie jakaś pierwsza oficjalna zapowiedź właśnie tego WOTA 2.0, nie wiadomo. Polityka z Wargamingu trochę mnie dziwi, ponieważ słuchajcie, no, jeżeli chcieliby wprowadzić to z pompą, to powinni wprowadzić w momencie wyjścia Armored Warfare, a nie czekać, aż część graczy zadomowi się w Armored Warfare i wtedy dopiero wypuszczać. No bo co to dla nas przyniesie? Wiadomo, konkurencję, czyli niższe ceny prawdopodobnie, albo tak zwane więcej za mniej, o, coś takiego, tego typu rzeczy. Powstanie sytuacja, w której ktoś wyda pieniądze w ulubionej swojej grze i już nie będzie chciał wydawać w innej. Ta sytuacja ma miejsce obecnie. Mnóstwo ludzi nie będzie grało w Armored Warfare po prostu, bo ma dużą bazę czołgów w World of Tanks, ma, nie wiem, dużo golda, czy tam dużo premki i po prostu im się nie chce albo nie mają czasu. Analogiczna sytuacja będzie, jeżeli wyjdzie ten WOT 2.0, zakładając oczywiście, że będzie to gra osobna. Cały czas mówię o tym. Mnóstwo ludzi wyda pieniądze w Armored Warfare i już nie będzie ich kompletnie interesowała inna gra. Zupełna analogia, prawda? To jest zrozumiałe. Więc teraz powstaje drugi pomysł, czyli rozszerzenie WOTA, tak zwane. Natomiast, no, słuchajcie, to wiąże się ze zrobieniem mapek właśnie tych większych i na przykład ustalenie, że nowe czołgi są losowane tylko na tych mapkach oraz na starych, a stare czołgi są losowane tylko na starych. No, nie wiem, jakby to pogodzili. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, takie zróżnicowanie. Dodatkowo pamiętajmy, że w WOT-ie jest stosowany troszeczkę inny system rozwoju czołgów niż na przykład w Armored Warfare. Będę tutaj porównywał, ponieważ obecnie no, Armored Warfare jest jedyną grą, która ma nowoczesne czołgi, prawda? Zresztą mogę wam powiedzieć swoją, że tak powiem, teorię spiskową, kolejną. Otóż uważam, że w Armored Warfare również powstaną czołgi z II wojny światowej. Po prostu to jest ciekawsze. Moim zdaniem pojazd historyczny jest dużo ciekawszy niż pojazd nowoczesny. Po prostu znajdzie się więcej ludzi zainteresowanych takim pojazdem. Takie jest moje zdanie. I zresztą, jeżeli miałbym to swoją teorię rozwinąć, to wydaje mi się, że MyCom poleciło zrobić Obsidianowi Armored Warfare i czołgi nowoczesne tylko dlatego, żeby utworzyć sobie korytarz do zrobienia czołgów starych. Tak mi się wydaje. Tak jak w przypadku World of Tanks, uważam, że kompletną niedorzecznością byłoby zostawienie gry takiej, jaka jest i w ogóle nie interesowanie się czołgami współczesnymi. Tak analogicznie w Armored Warfare uważam, że jest kompletnie nielogiczne zrobienie czołgów tylko nowoczesnych i kompletne nieinteresowanie się czołgami historycznymi. Czy to się sprawdzi, czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy pewnie nie za pół roku, ale za jakiś czas na pewno zobaczymy, czy się sprawdzi to, co mówię. No i teraz dochodzimy do tego WOTA 2.0, czyli rozwinięcia WOTA 1. Być może ta zmiana jest planowana jako wersja, nie wiem, 1.0, ta tak zwana, prawda?
Być może. Dlatego ciągle mamy jakieś bezsensowne 9.13, 9.14, 9.15, żeby w końcu dojść do tego 1.0 i żeby powiedzieć, słuchajcie, wersja 1.0, dajemy wam dodatkowe, na przykład tiry 11, 12, 13, czy coś takiego, prawda? Może to będzie to. No nie wiadomo. Byłoby to całkiem fajne dla mnóstwa, dla całej rzeszy graczy, którzy mają już wszystko w tej grze, a jest tych graczy coraz więcej. Ludzie, którzy lubią World of Tanks, po prostu dużo dziennie grają i ekspią sobie całe linie i mnóstwo jest pewnie takich, którzy mają garaże po prostu zapełnione dziesiątkami, ósemkami, dziewiątkami. I w tym momencie zostaje im tylko tak zwana gra z przyjaciółmi albo gra w klanach i nic więcej. Natomiast jeżeli im się doda ze trzy tiery jeszcze, no to na pewno skłoni dalej do odkrywania, prawda? No i idąc dalej tym tropem, naprawdę jestem ciekawy, jak wyglądałyby nowoczesne maszyny w World of Tanks. To znaczy, podobają mi się tak zwane te wersje HD maszyn historycznych. Te maszyny coraz fajniejsze są. Ten ostatni Light niemiecki. Przyjrzyjcie się, jak to jest dopracowany model, jak tekstury są fajne. No i chciałbym w takich teksturach zobaczyć czołgi współczesne też. Dobra, trochę się rozgadałem, trzeba kończyć. No czyli, co o tym sądzicie? WoT 2.0. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że nie jest to kwestia, czy będzie, tylko kwestia, kiedy będzie i jak będzie wyglądał. I chciałbym poznać wasze zdanie, czy wolelibyście to grę osobną, ale pod warunkiem, bo ja innej opcji nie widzę, połączenia tych kont i połączenia wszystkiego właściwie w tych kontach, czyli i Free Expa, i Premki, i Golda. No, nie połączenia srebra, bo to już by była przesada, nawet bym nie chciał chyba. Czy też może chcielibyście, żeby ta wersja WoTa była rozwijana o kolejne tiery, tam powiedzmy do 15 czy do 20, nie wiem ile tam by im starczyło. Aczkolwiek tutaj, o właśnie, jeszcze nie powiedziałem, problematyczny może być sposób rozwoju czołgów w World of Tanks, ponieważ w WoTie jest coś takiego, w przeciwieństwie do AW, że z jednego czołgu robimy kilka wersji, prawda? Na przykład mamy 76 i mamy T-34-76 nawet, plus możemy rozbudować to tak jakby o nowe silniki, nową wieżę i działo 85, czyli już mamy zupełnie inny czołg. Na przykład w Armored Warfare byłoby to zupełnie inaczej rozwiązane, byłyby dwa czołgi, czyli tier, powiedzmy tam trzeci to byłby T-34 normalny, a T-34-85 to byłby na przykład tier czwarty, czy nawet piąty, prawda? No, tutaj też troszeczkę WoT jest umoczony moim zdaniem i musiałby to zmienić, ponieważ jeżeli weźmiemy na przykład Abramsa, którego można by było zrobić kilka tierów, to w WoTie tak naprawdę jeden tier byłby i jedna wersja rozwojowa by była na M1, A1, A2 i tak dalej. Dobra, już prawie że ochrypłem. Także napiszcie, co sądzicie i jaką wersję byście woleli oczywiście. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.